No cześć, zapraszam wszystkich na kolejny odcinek Diablo 3. Tym razem, zgodnie z obietnicą, dokopiemy Gulowi, być może Brionowi. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Pierwszy jednak musimy chyba zebrać części ciała Gula. Chyba tak mi się wydaje, zaraz się dowiemy dokładnie. Bez zbędnego gadania rozpoczynamy grę. Sprawdzimy, czy Lama ma książkę. Może coś ma? Nie ma. No to tradycyjnie sprawdzamy. Nie do wiary, co ludzie wyrzucają na śmieci. Chcesz coś z tego kupić? Nie wiem, okaże się, czy chcę coś z tego kupić. W razie z oddzielenia chcę kupić. Dzień dobry, kolegi. Sprzedaję tanio, ponieważ i tak zabiorę je z twoich zwłok, gdy zginiesz. Bez urazy. Fajne budki. Bierzemy budki. Jesienie na razie nie. Na razie nie. Jeszcze z tych budków coś ma bazarze na rynku. Może będą chcieli mieć tam gdzieś kogoś, zobaczymy. No to bezdomne dzieci, jak lecą do nas. Nie wiem, co nam w tym grupy dostaną. W wyduktach znajduje najprzeróżniejsze rzeczy. No nie chcę? Nie, na razie nie chcę. Czy mi tu coś ma? O, na remieniki biorę. Co na remienikach nic. Zakładamy, sprzedajemy. Idziemy się do tego grubasa tam. Bogactwo. Przecież nie chcesz wyglądać jak wieśniak. Może kupić parnik, by nieco ożywić swój strój. 30 do życia. To jeszcze są lepsze na ten moment. Zawsze to 30 więcej życia. Dobra. Nie przyciągając znowu. Nie wiem, z czego leniwym sposobem, czyli teleportem. Cierpimy pod jarzmem cesarza. Dobrze. Teleportem idziemy do obozu. I ruszamy do archiwów Gula. Kiedy będziesz spał, chyba przyznasz, że teraz. Ach, to mogę znowu piaskiem przebyć. Cholera, nie wiem, zrobił się punkt kontrolny. Nie wiem, czy powinien się ubić u Gula. Dlatego, że nie doszedłem do postawienia do teleportu. W nocnym skraju bezludnych piasków. Tam znajdziecie moje ciało i czarny kamień dusz. Ale nie szkodzi tutaj. Pójdę do górnej krawędzi, postaram się iść jak najszybciej. Właśnie do tych archiwów Gula. Żeby nie odkrywać znowu. Tak, bez względu piasku, bo zrobiłem to ostatnio. Tutaj była krew Gula, ale tego nie potrzebujemy. Zbieram sobie trochę złota, to co wypadło mi. O, tu już jest wejście. No i dobrze, na tym musiałem tego długo szukać. Lewy nie dokaże ptaki, czy kto wie co to jest. Oto wejście. O, jelitka. Pozwól, że uruchomię portal. Pozwolę. Coś ciekawego? Nie ma filmu. Doruszamy do archiwum. Budowałem to wszystko, by prowadzić badania i eksperymenty. Ciekawe na czym, na kim? Stworzenie czarnego kamienia dusz było skomplikowane. Wiele w tym celu poświęciłem. O, ile się zrobiła? O, Hakan! Cesarz Hakan? Co tutaj robicie, wasza wysokość? No właśnie. Wszyscy są doskonale. Wiedzcie, że udało mi się znaleźć Beliala. Mogę was do niego zaprowadzić. O! Gdy zobaczymy czarny kamień dusz, będziemy mogli pozbyć się władcy kłamstw raz na zawsze. Wszystko w porządku, ale najpierw muszę znów stać się całością. Będziemy gotowi do wykonania naszej misji.
Nie zapominaj o swojej. No właśnie, brataczu. Za tymi portalami znajdują się dwie machiny, które były zasilane moją krwią. Używając zdobytych fiolek. Tu musiał aktywować. Nie są lepsze od demonów. No wiem. Wiesz, że głosowały kiedyś nad zniszczeniem ludzkości? Wiem. Ocalił nas jeden głos. Coś takiego mógłby zrobić tylko Terael. Tak. Przede wszystkim jest uosobieniem sprawiedliwości. A ludobójstwo nie jest aktem sprawiedliwym. Zależy z czyjej perspektywy patrzeć, prawda? Na razie ta hydra fajnie się spisuje. Bez żadnej runy. Dużo lepiej niż ta ognista tam na ostatnim poziomie, bo mam nawet na to rzekę ognia tworzy, a ta nawet zadowolony, nie powiem, że nie. Widzę. Go wyprawię właśnie. Hydra nowo ja go wyprawię. Że w niego dosyć mocno, nawet jak widać, nie muszę za bardzo walczyć. Znaczy, że on sobie ich otwiera. Dobrze, dobrze. Dopiero się rozgrzewa. Przebiegł skrzynkę z góry, zobaczymy co on kryje. On tam też jest skrzynka. Ty! Ich nie cierpię, bo oni jak ich zabijemy i oni wybuchają, to się zostawiam tą plamę trucizny po sobie. Coś ciekawego? Nic. Coś ciekawego? Też nic. O, kolejna elitka. Nieźle, nieźle. Słabi są. Ciekawego? Nie, no ślepy zaułek, także trzeba się cofnąć. Coś nie, to znaczy, że pójdę tutaj w lewo teraz, jak idę. Może tutaj coś się znajdzie ciekawego. Przydałby się znaleźć ten machin w miarę szybko. No ale nie, no cholera, znowu ślepy zaułek. Coś mój GPS zawodzi. Jak chcę iść szybciej, przejść jakiś odcinek gry. Bo to zawsze musimy prowadzić dookoła, czyli w każdą stronę pójdę źle, ale jak chcę iść dłużej po expić, to cholera przeważnie właśnie od razu prosto do celu zaprowadzi. Nie wiem, ten takie przeczucie czy coś. A czempionik? Dolejemy dziada. Nasz piorun jest tyle silny, żeby ich załatwiać. Wiesz mnie atakować? Mógłbym pomóc wszystkim ludziom zostać niepalnym. O, tu już jest ta machina. To fajnie, już mamy, będziemy mieć ją z głowy. Zapieczętujemy zamki cienia za pomocą jego krwi. Zaś ją z kolei ukryjemy na pustyni pod wieczną strażą. Mogę tylko żywić nadzieję, że świat nie zapomni zła, jakie sprowadził kur, i że jego krew spocznie na wieki pod niespokojnymi piaskami. Dasz radę, gość. Czyli kul był kiedyś Faradrimem. Coś za bardzo go chyba pochłonął. O, to moja kurdupla. Bardzo go chyba... O, i ten kapar. Cholera, nie wypowiem się chyba.
Za bardzo go chyba pochłonęła właśnie sesja tego kamienia dusz. Stworzył czarny kamień dusz, który może więzić duszę aniołów i demonów. Ciekawy, ciekawy, miał gościu wyobraźnię. Naprawdę nie wiem, co brał, żeby coś takiego wymyślić. No, teraz musimy znaleźć portal, wejść sobie do drugiego portalu. Ja mu uruchomić drugą machinę. Wtedy to nas wprowadzi do teleportu z ciałem kula, właśnie. Tutaj z Altura też poćwiartowali, także to mi się wydaje mi trochę podobne do motywu z Diablo 2. Tam chyba bodajże w trzecim akcie musieliśmy zebrać jakieś takie, nie wiem, mózg chyba, Kalima, wolę Kalima, coś takiego z Kalimem. Nie pamiętam dokładnie. I też właśnie kolesie poćwiartowali. Chyba tak mi się wydaje. Nie zapomnij przeszukać regalu. No nie dam sobie ręki obciąć, ale coś takiego chyba było. Nie wiem, czy na pewno coś jest związane z Kalimem. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. To małe, kurde, dobrze. Było widać już jak ten, jak ziemia drżała. O, i trzeba zaklinać go na poziom. Fajnie. Co tam jeszcze siedzi? O, elitka. Co, oni mają mur tylko, tak? Czyli w poziomie normalnym mają jedną losową zdolność. Albo mur, albo właśnie... moździerze, albo truciznę pod sobą. To już na wyższych poziomach trudności, no mają tego więcej, kilka losowych. Dopiero się rozgrzewam. Znowu ślepy zaułek. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, dokładnie to jest. To chyba też będzie ślepy zaułek, bo nic mi się wierzy, żeby to była ta machina. Chciałbym się mylić, co prawda, ale bo przekonam się. Sam biorę, nic zabiję, bardzo dobrze. I jest machina, no nie wierzę, jednak się udało. Jeszcze jakąś książkę chyba będziemy mieć. No dobra, zamknij się. Możemy próbować, ale kula nie da się tak po prostu zabić. Nie da się. Przeklęta krew utrzymuje go przy życiu. Z żył płynie mu piasek. Prześladuje nas tylko śmierć. Pozostała nam jedna możliwość. Oddzielimy głowę od ciała i ukryjemy je w krainie cieni. O sakry, co oni mieli z tym ćwiartowaniem? Zdobywam kolejny poziom. O, bardzo fajnie, mam poziomek, bo jest trzeci już. O, tu właśnie, zobaczymy, co się odblokowało. Jak chyba znajdziemy to lepło i wyjdziemy sobie tam na zewnątrz. No i dobra. Jest coś ciekawego? To nie, to nie. Białe. O, karwasze bierzemy, to są fajne. Ok. Teraz patrzymy sobie umiejętności. Co tu mamy? Pancerz.
A tak, weźmiemy sobie to. Fajnie. To co jest? Powolnienie czas. Powolnienie czasu jakoś mnie nigdy nie kręciło, także... Odświetlone. Nie, nie wiem, teleportacja. Myślałem nad tym, ale jednak nie. To wszystko, dobra. To idziemy do krainy cieni. Tu raczej powinno być ciało Zontuna Kula. Raczej. To oczywiste, że byli. Należało cię powstrzymać. Te cienie cholerne to są. Jak nie zdążył dobrze wyjść, już go zabiłem. I go boi, no zobaczymy. W ogóle mi się to nie podoba. No i tak, tradycyjny ślepy stołek, także tu sobie pójdziemy chyba w lewo. Dobrze mówię? W lewo. W górę, jak to mówi. A te cienie jest bardzo dobra. Śmiech. Bardzo dobra jest szarańcza szamana. Tam lezie tego dziadostwa? Nie wiem po co. Ale tam jest chyba ciało kula już. Tu będzie dwóch tych dziabełków takich. Elektryczny wartownik i strażnik mrozu. Żadne wyzwanie dla naszej czarodziejki. Proszę. Dobra, mamy ciało. Jesteśmy bardziej podobni do siebie niż sądzisz. Wiemy, co to znaczy być Nephalemem. Dołącz do mnie, a będziemy władać tym światem. W przeciwieństwie do ciebie chcę ocalić ludzkość, a nie ją zniewolić. Dokładnie, gościu. I wcale nie jesteś taki cool, jak myślisz. Odzyskałam ciało Kula. Rozpoczynam rytuał. Ale ostrzegam cię, Kulun. Lepiej, żebyś nas nie zdradził. Dokładnie, stary szmaciarzu. Otaczają cię zdrajcy. Jestem najmniejszym z twoich zmartwień. Skup się, Leo. Już wkrótce. Jeszcze chwilę. Jeszcze tylko chwila. Już prawie. Tak. No i Kul żyje. Cuchnące powietrze wypełnia me zniszczone płuca. Znowu żyje. Proszę bardzo. Wypełniliśmy naszą część umowy. Daj nam kamień dusz, Kulu. Dobrze. Umowa obowiązuje. Szybko do mojego sanktuarium. Śmiech szyderczy, bo pewno coś knuje, nie mam bada. Teraz wiem, że tu jest osiągnięcie, można je zdobyć, tylko że... Tylko nie wolno zabić tych dwóch golemów. To wtedy być zbędziemy osiągnięcie. Do tej pory mi się nie udało go zdobyć. Zostały uwięzione w tym kamieniu.
Dzięki ich mocy, my, zakazane dzieci aniołów i demonów, możemy ich wszystkich zniszczyć. Może się tym razem uda? Cholera, ten z tyłu chyba dostał. Oj, już mam po osiągnięciu, także teraz już mi nie zależy. Biorę kula i tyle. O. Dara ci, gość. No co ty myślałeś? Niech będą przeklęci. W tym kamieniu znajduje się teraz 5 władców piekieł. Co przed nami ukrywasz, Adrio? 20 lat temu, kiedy mrok zapadł nad Tristram, Hein powiedział mi o kamieniu dusz, sprofanowanym przez Zoltuna Kula. To dlatego mnie zostawiłaś. Wyruszyłaś naznaczyć dusze demonów, aby zostały przyciągnięte do przygotowanego przez Kula naczynia. Tak, moja córko. Poświęciłam wszystko, aby tego dokonać. Znowu super mamusia się odezwała. Rozmawiaj z Adrią. Dobra, to wracamy do obozu. Wracamy sobie z Adrią i załatwiliśmy Kula w tym odcinku, ale zaraz po Kulu wiem, że jest Belial, także to będzie taki ekstra odcinek, załatwimy 2 bossów od razu. Mam coś nowego? Nie ma. Zabawiamy się. Co się stanie, kiedy już uwięzimy duszę Beliala i Asmodana w kamieniu? Wtedy rozbije kamień i władcy piekieł przestaną istnieć. Nieźle, nie takie głupie nawet. Sam pomysł dobry. Musimy dotrzeć do cesarza. Powiedział, że zaprowadzi nas do Beliala. Jesteś pewna, że możemy zaufać temu dziecku? Nie mamy wyboru, ale wiedzcie jedno. Jeśli przyprzemy go do muru, Belial w akcie desperacji rozpęta w Kaldeum piekło. Czyli zanim się z nim zmierzymy, musimy uratować mieszkańców. Żelazne wilki nam pomogą. Na pewno. Słusznie. Ruszajmy. O, teraz właśnie przed walką z Belialem mamy ułatwione kupywanie, chociaż tu jest 4 kupców. 3. Wszyscy kupcy z bazaru są tu. W naszym ukrytym obozie. Ale no cóż, no idziemy ratować ludków. Na miasto. Szybko, Ashera jest już w kanałach. Szybciej, będziemy was chronić. Tak, ruszać się, dokładnie się ruszać, ludzie. W akcie desperacji Belial sprowadza na to miasto ogień. Myśli, że nas zabije. Kiedy z nieba spadły kule ognia, zaczęliśmy ewakuować ludzi. Tutaj będą bezpieczni. Przyprowadzimy tu tylu, ilu tylko się... Żelazne wilki są gotowe oddać życie, by pomóc. Widziałam ludzi chowających się pod wozami. Sprowadź ich do kanału. Nie możemy narażać życia dla bohaterskich wygłupów. Musimy szybko odszukać cesarza. Matko, nie możemy pozwolić im zginąć. Oni i tak zginą. Lecz jeśli my... Belial... O, niezłe podejście, Andrii. To zginie, to zginie. Teraz tam, gdzie są te żółte kropki, tam są... ludzie, których trzeba ratować. Oto mocho i koło się oswajczyło. O, dwóch aż. No trudno. Czyj gniew na nas spadł? A dalej wyłazić. Przecież staram się, tak? Staram się.
proszę, że jakiś dziennik mamy. Ashera jest dobrą kobietą. Musi wiedzieć, że cesarz nie jest tym samym słodkim dzieckiem, które wiele lat temu przyprowadziła do Kaldeum. Komendantka musi coś zrobić. Jeżeli Kaldeum padnie, zniszczone zostaną szlaki handlowe i ludzie w wielu miejscach na świecie będą głodować. Musimy zrzucić Hakana z tronu. Właśnie idę to zrobić. Uwaga, ludzie u was przypali trochę i teraz biegiem. O, skończyło kilku. Zbieram tylko złoto i ruszam. Nie, no to też wezmę, jestem pazerny. Złoto się zawsze przyda. Leo, teraz użyj swojej mocy, tak jak cię uczyłam. I zniszcz wrota. Cofnijcie się. Nie panuję nad tym. O nas się nie martw. To się tu muszę tędy przejść, ten cały pomost u góry, nie? To masakra przecież. Jak śmiesz stawać nam na drodze? Jak śmiesz, prostaku? Ty węży i węży wyłazi, cholera, no. Więcej ich matka nie miała? To znowu mam tu drogę zachodzić za chwilę. Chyba jeszcze jakiś czarodziej będzie, bo właśnie jest kamer. No na pewno się usił, ukorzyłem. Fajnie było, gościu. Trzeba było sapać. Idę przez te trucizny i tak nic nie zrobię. O, jeszcze elitkę mam. Zawsze się przydadzą. Mara, kolesie, cieńcy. Brzydko. I skrzyneczka, no chociaż. No i co? Wszystko jest w twoich rękach. Ja muszę tu zostać i opiekować się Leon. Niech będzie bogom, przybywasz w samą porę. Dokładnie. Dasz mi kamień dusz. O, zobaczysz kamień, gdy tylko zamknę w nim twą duszę, Belialu. Sprytne. Musisz jednak wiedzieć, że Asmodan wie o kamieniu i jego mocy. Nawet jeśli mnie pokonasz, zniszczy ciebie i twoją skundloną rasę. Jaki brzydol. Chyba cztery ręce, co? To wygląda przynajmniej. Coś jak Goro z Mortal Kombat. O, no to z Belialem nie powinno być źle. Za pierwszym razem jak grałem, to go pokonywałem chyba, nie wiem, z 25 razy albo 30, bym zawsze zabijał. Dobra, pokaż się, brzydalu stretny. Nara. No i znaleźliśmy kolejnego wodce piekła. Już nie był specjalnie ciężki, także
dwie pieczenie na jednym ogniu upiekli się, bo Izoldur padł i padł Belial. Jego życie będzie dla nas nauczką. Im dłużej walczymy ze złem, tym bardziej deprawuje ono nasze serca. Co? Wracamy do obozu. Znowu. Choć ta walka nie była super ciężka, przynajmniej teraz dla mnie. Rozmawiamy sobie z Tyraelem jeszcze. Dobry dzień. Wyzwoliłaś tę krainę i pokonałaś jednego z władców piekła. Ciesz się tą chwilą, albowiem jutro wracamy na wojnę. Nie ma czasu na odpoczynek. W tej chwili Asmodan knuje plany naszego zniszczenia. Władca grzechu to niezrównany taktyk. Zaatakuje nas tam, gdzie jego zdaniem najmniej się tego spodziewamy. Tam, gdzie porażka złamie naszą wolę przetrwania. Jesteś pojętną uczennicą, Leo. Teraz musimy udać się do Wielkiej Biblioteki w Kaldeum i dokończyć dzieło twojego wuja. No dobra. Odkryjemy sobie te żółte rzeczy. Zobaczymy, może coś nam przypadnie. Właśnie. Czapka, tak, czapkę bierzemy sobie. O, jakie ładne ramienniki też bierzemy. Są fajne. Nie, to nie chcemy. Nie chcę. O! A jednak chcemy. O ja! Koruszka fajna. Ile mam teraz obrażeń? 9. O jacie. Rzeźnia piękna, przecież nie wiem. Sobie później wyciągnę. Teraz mi się nie chce. Pani, mam trochę nowych rzeczy. Powinnaś rzucić na nie okiem. No właśnie, rzucam okiem na to. Naprawię się i sprzedamy. U nas mam ta reszta. Zobaczymy co jeszcze tamtych kupców. Co to oni kryją ciekawego? Na ten nie ma nic. Czyli górnika. Mogę też tak być ciekawe, zobaczymy grubasa. Lubię pokaż co kryjesz. Wiele rzeczy w mojej ofercie pochodzi wprost z kolekcji cesarza. Są niezwykle cenne, ale Tilnan wie, że cię na nie stać. Teraz to pewnie, że mnie na nie stać. Zobaczymy tutaj. O, jakaś książka jest w Leid, zobaczymy czy ma książkę. Jednak ma. Pomimo zdrady Zoltuna Kula mamy przynajmniej czarny kamień dusz. Zawsze wiedziałam, że nie można Kulowi ufać. Na szczęście udało się go pokonać i zdobyć kamień. Dowiedziałam się, że moja mama w tajemnicy związała z nim zabitych władców piekieł. Nie rozumiem tylko, czemu mi o tym nie powiedziała. Ja też nie, ale w tym odcinku to wszystko.